pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana Tomasza Borelli. Myślę, że też na dwóch, trzech zdaniach przytoczę krótki życiorys pana posła, żeby też wszyscy wiedzieli, czym pan poseł się zajmuje. Rocznik 73, poseł do Parlamentu Europejskiego, historyk i politolog, absolwent podyplomowych studiów europejskich organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. Pod koniec lat 90. pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Był też pracownikiem Biura Krajowego PiS, gdzie pełnił funkcję kierownika działu do spraw informacji i wizerunku. Pracował w Brukseli jako główny doradca grupy Unia na Rzecz Europy Narodów w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Był także rzecznikiem prasowym PiS w Parlamencie Europejskim. Po wyborach do Europarlamentu w roku 2009, zdobywając rekordową liczbę głosów w regionie podkarpackim, został posłem Parlamentu Europejskiego, jest wiceprzewodniczącym delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, członkiem Prezydium Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Temat dzisiejszego wystąpienia pana posła to społeczeństwo i gospodarka w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Zapraszam serdecznie tutaj za stół prezydialny pana posła Stanisława Orzłoka, naszego prelegenta, pana Tomasza Borendy, pana starostę Józefa Jurkowskiego, gospodarza gminy, pana burmistrza, gospodarza. Witam państwa serdecznie. Pięknie dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. Bardzo mi miło gościć w Uchwale. Jeżdżę w Podkarpaciu regularnie od Przemyśla po Starą Wolę, Dębice. W Uchwale jestem częściej przejazdem niż osobiście. Dzisiaj jestem na spotkaniu z państwem, więc bardziej się cieszę. A cieszę się również dlatego, ponieważ ten temat cieszy do spotkania, czyli nowa perspektywa finansowa, kwestie przyszłych funduszy unijnych dla naszego regionu, dla Polski w kontekście najbliższej perspektywy, która nas czeka 2014-2020. No jest niezwykle ważna, istotna, jak nie mam nic z punktu widzenia mieszkańców, ale również zgromadzonych tutaj przedstawicieli samorządów, bo to przecież przedstawiciele samorządów, władze samorządowe będą głównymi beneficjentami środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Dlatego, drodzy państwo, warto wiedzieć, jak po te środki i w jakich obszarach będzie można sięgać w kolejnych latach. Warto wiedzieć o tym, jakie są główne bariery, czy będą główne bariery w pozyskiwaniu tych środków, bo naprawdę ich jest sporo. Nie mówi się o tym dość często w mediach, dlatego takie spotkanie jest bezcenne, bo mam nadzieję, że państwu te wszystkie rzeczy uda mi się przybliżyć. I wreszcie, co zrobić, żeby te środki wykorzystywać skutecznie. Polska, wbrew temu również, co się mówi w naszych mediach głównych, no nie jest liderem wykorzystywania środków unijnych, a wiele obszarów, jak choćby kwestie dotyczące infrastruktury, dostępności komunikacyjnej naszego kraju, dostępności komunikacyjnej województwa podkarpackiego, stoją pod dużym znakiem zapytania. Mam szczególnie na myśli kwestie kolei, gdzie wykorzystanie środków, absorpcja środków unijnych na 2013, delikatnie mówiąc, kuleje i wygląda to bardzo źle, a pamiętajmy, że perspektywa finansowa się kończy za 3 miesiące, w 2013 roku, na koniec roku kończy się poprzednia, trwająca obecnie perspektywa finansowa i mamy tylko 2 lata, mieć zasady, tak zwanej zasady N+2, rozliczenie tych środków, ale do 2013 roku do końca wszystkie środki muszą być zakontraktowane, to znaczy muszą mieć certyfikację w Brukseli po to, żeby wypłacić na nie pieniądze. Jeżeli chodzi o kolej, inne działy, o których powiem za chwilę, nie wygląda to najlepiej, delikatnie mówiąc. Ale drodzy państwo, ja chciałbym też, żeby moje spotkanie było tylko moim monologiem, ja liczę tutaj na wystąpienia moich kolegów, ale też przede wszystkim na pytania państwa, bo po to, żebyśmy się tutaj spotkali, żeby porozmawiać. Ja na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć i liczę na taką rozmowę z państwem żywą. Potem jedziemy do Dynowa na godzinę 19, więc tym bardziej ja będę się streszczał po to, żeby jak najwięcej czasu zostawić dla państwa. Drodzy państwo, perspektywa finansowa 2014-2020. O jakich środkach mówimy w tym momencie
dla Polski. Otóż mówimy o środkach rzędu 72 miliardów euro na politykę spójności i około 28-28,5 miliarda euro na politykę rolną. To są niemałe środki finansowe. Nie chciałbym tutaj wchodzić w dywagacje polityczne, czy można było więcej, można było mniej. Na pewno można było bardziej powalczyć o lepsze kwoty, a przede wszystkim, zwłaszcza w kontekście rolnictwa, tutaj jest duży niedosyt tego, co Polska uzyskała. Przypomnę, że na stole negocjacyjnym, jeżeli chodzi o rolnictwo, leżało 35 miliardów euro. W ostatniej rundzie negocjacji, jeszcze tej finalnej, w grudniu 2012 roku, a śledziłem je bardzo blisko, byłem wtedy w Komisji Rady Unii Europejskiej i miałem bezpośrednie informacje z tych negocjacji, leżało 35 miliardów euro dla polskiej wsi. Niestety skończyło się na 28 miliardach. Niestety też, można to powiedzieć otwartym tekstem teraz już po tych negocjacjach zakończonych, stało się to kosztem zwiększenia środków na politykę spójności. Generalna pula tych środków jest dla Polski niemała, ale zdecydowanie mogła być większa. Kwestia mocniejszych negocjacji, lepszych negocjacji, skuteczniejszych negocjacji, większej obrony polskiego interesu narodowego, być może przyniosłaby większy skutek. Ale rozmawiamy o tym, co się udało wynegocjować. Więc mówimy 82 miliardy euro na spójność, czyli na drogi, lotniska, koleje, na wyrównywanie szans między regionami i 28,5 miliarda euro na polską wieś. Gdyby tylko ta nowa perspektywa 2014-2020 dotyczyła środków finansowych, moglibyśmy mówić o tym, że no, czekają nas kolejne lata dobre dla Polski, jeżeli chodzi o uzyskiwanie środków unijnych. Dla polskich samorządów, dla polskich przedsiębiorców. Ale drodzy Państwo, i tutaj jest bardzo ważne, żeby to Państwu przekazać. Ta perspektywa nowa unijna, te środki, które są dla Polski przeznaczone na lata 2014-2020, zostały obwarowane bardzo mocno przepisami, które no, w moim przekonaniu, jeżeli nie uniemożliwią, zakładam, że nie jestem optymistą i tak się nie stanie, ale na pewno bardzo utrudnią, po pierwsze, uzyskiwanie środków unijnych, a po drugie, ich wykorzystanie, absorpcję skuteczną w naszym kraju. Dlaczego? Otóż dlatego, drodzy Państwo, że te środki zostały obwarowane kilkoma przepisami, które będą rzutować na skuteczność ich wydatkowania i pozyskiwania w naszym kraju. Pierwszy przepis to jest tak zwany przepis, zapis tak zwanej warunkowości makroekonomicznej. To jest taka brukselska nowomowa. Ja przełożę ją na rzeczywistość. Otóż uzależniono, drodzy Państwo, pozyskiwanie środków unijnych przez wszystkie kraje Unii Europejskiej na lata 2014-2020 od tego, czy deficyt budżetowy nie będzie większy niż 10% PKB danego kraju, a dług publiczny nie przekroczy 60% PKB. Jak tam dużo się mówi odnośnie opału w piecach, w domach, że węgiel zostanie zlikwidowany. No chyba od Brukseli zależy, a w Brukseli zamierzała to, co starsi ludzie, bo chyba chodzi o to, żeby to wysadzać w powietrze. Odnośnie opału, tak. Jest dla mnie pewne i nie będę najmniejszej wątpliwości, że robi się wszystko, żeby przez tą politykę klimatyczną, którą Unia Europejska próbuje lansować, czyli zastąpienia węglem różnego rodzaju źródłami energii pozyskiwanej, czy to z ziemi, czy to z wiatraków, zielonej energii i tak dalej, no doprowadzi do naprawdę katastrofy. Polacy wyjechali za granicę, ale te miejsca pracy nie przyszły do nas. I dlaczego moje rówieśnicy wieczorem będą się spać na listach, to wydają w tym mieszkaniu? I co zrobić, aby uwolnić taką naturalną przedsiębiorczość Polaków, czy iść w kierunku regulowania gospodarki coraz większego, czy liberalizowania? To jest największy problem. To jest brak polityki państwa, czy traktowanie ludzi młodych w sposób taki, że nie wyjeżdżają, bo jak wiemy, jak są obciążeni dla państwa, trzeba tu płacić, odłożyć, muszą mieć edukację, muszą mieć pracę, muszą mieć edukację, trzeba odłożyć na nich utrzymanie w Polsce, na bezrobocie i tak dalej. Niech lepiej nie wyjadą, niech na zmywaku w Londynie nie pracuje. To jest coś, co jest największą tragedią, największym problemem polskiego państwa, to jest ta właśnie filozofia. Ja mogę dzisiaj powiedzieć tyle.
Proszę Państwa, jeszcze pytanie, jeżeli jest do mnie, bo ja proszę wydawać, bo muszę do nowa na kolejne. Bardzo krótkie, trzy pytania do Pana Burmistrza. Po pierwsze, wspomniał Pan o tym, że te projekty, które byłyby na etapie, tak, w ogóle nie w Brukseli odrzucone, nie mogą wrócić. Czyli nie mogą wrócić w danym roku, czy w ogóle? Uściślam. Tak. Projekt w tej perspektywie unijnej, który tak. jest na poziomie tej perspektywy realizowanej, na pewnym etapie analizowany przed Brukselę, są wskazane na nim jakieś braki. Może być zastąpiony tak, przez inny. Przyszłości. Natomiast w przyszłości przepada definitywnie. Definitywnie. Jest tak, oczywiście ryzyko z tym jest takie, że rzeczywiście może być taka sytuacja, że projekty u nas dyskutowane, ludzie mówią, ten projekt rzeczywiście dla nas najlepszy, ale z punktu widzenia Brukseli może nie przejść, to będzie taki bardzo duże ryzyko. To inaczej, on musi zostać zaakceptowany przez Brukselę, ale potem realizacja tego projektu jest na poszczególnych etapach oceniana przez Brukselę i poziom realizacji danego projektu. Jeżeli na danym etapie Bruksela stwierdzi, że ten projekt jest źle realizowany, to trzeba na definitywnie. No to dziękuję bardzo, to już mam jedno z głowy. Teraz proszę Pana Pasła. Właśnie, Unia Europejska, jeszcze może powiem dwa słowa. Putin jeździł po całej Europie, w Bułgarii udało mu się załatwić maraton gazowy, we Francji udało mu się załatwić maraton gazowy, u nas oczywiście uruchomił wszystkie swoje siły, może też tych milionów i innych pseudoekspertów. I teraz też się dobrał do Parlamentu Europejskiego. I jaka jest teraz rzeczywiście ryzyko, że to zostanie przez Parlament zrobione w ten sposób niekorzystny dla nas bardzo? Już odpowiadam, drodzy Państwo, nie miejcie słudzy. Agentura wpływu rosyjskich w Europie, ale w rosyjskim w Polsce, również w Polsce, w mediach, w różnych fintankach, różnego rodzaju organizacjach jest po prostu przeolbrzymia. Ale ta agentura jest też niezwykle mocna, ale jednak to jest subtelna agentura. To są dziennikarze opłacani przez Rosję, to są eksperci opłacani przez Rosję, to są firmy, które nie mają nic na pierwszy pokaz wspólnego z Rosją, ale przeanalizowanie ich relacji biznesowych z innymi firmami pokazuje, gdzie jest źródło finansowania. Nie mam, znaczy mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo to jest w Brukseli. To, jak zostały zaangażowane niektóre organizacje, instytucje PR-owe do tego, żeby wybić posłom europejskim łuki z głowy, to drodzy Państwo, ja mogę rozmawiać o tym z Wami przez parę godzin. Jakimi metodami to czyli nie było? Inaczej, to jest szansa, żeby obronić łupki w Polsce. Tylko musimy jako państwo podejmować suwerenne decyzje, że Polska uznaje jako suwerenne państwo, że łupki to jest perspektywa, to jest szansa dla rodu kraju. A jeżeli Polska i polski rząd nie mówi tego w sposób jasny, to zwróćcie uwagę, nie ma jasnej deklaracji. No to jest tylko sprzyja tym, którzy są przeciwko gazowi. Pan powiedział Bułgaria, pan powiedział Słowacja, jest jeszcze Rumunia, drodzy Państwo, Francja. Francja zupełnie za ustawą swojego parlamentu zablokowała w ogóle jakiekolwiek inwestycje łuki, drodzy Państwo. Więc miejcie świadomość tego, że tylko silne państwo, jeżeli mamy być silne państwo, to jeżeli silne państwo, to państwo, które staje na łuki. Jeszcze do trzeciej pytania. Energia odnawialna, fotowoltaika. Amerykanie poddali się walce zarówno cenowej, jak i ciągłym czynami. Była mowa o wprowadzeniu wyższych taryf na chińskie panele. Amerykanie z tego zrezygnowali, uważając i mając informację, że tylko 17% pracuje w produkcji. Reszta przy handlu, dystrybucji, montażu i wielu innych jeszcze z tym związanych dziedzinach. Natomiast w Unii Europejskiej słyszałem, to już jest rzeczywiście już. To jeszcze trzeba o tym powiedzieć, że w Unii Europejskiej to Niemcy produkują panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne, takie, które produkują prąd bezpośrednio. I się teraz okazuje, że już prowadzą 13%, a ono mówi się o 40% i właśnie, czy to będzie poprowadzone. Ja, jest bardzo mocny lobby, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Bardzo zaawansowany tutaj lobby, żeby ona była z ramach perspektywy finansowej nowej finansowana w sposób bardzo znaczny. Ja nie jestem ekspertem, przyznam szczerze. Nie wiem, jak to z punktu widzenia Polski, jakie to może mieć konsekwencje mniejsze lub większe, jak jesteśmy rozwinięci, jeżeli chodzi o tą gałąź przemysłu. Ale mogę Pan zapewnić, że tak jak fotowoltaika, ale też inne inwestycje w odnawialną energię, będzie miała priorytetową ścieżkę finansowania Unii Europejskiej, nowego budżetu. Jasne, to będzie miała ścieżkę priorytetową, tylko że chodzi o to, że Chińczycy rzeczywiście zdominowali rynek światowy. Jeżeli my teraz ceny paneli spadły na przykład o 50%, a nawet więcej, i
wszystko w momencie wprowadzenia CEU przez Unię Europejską, cena to podskoczy. Dla nas jest to tylko niekorzystne, bo te same panele o tej samej jakości będziemy musieli kupować drożej. I właśnie, ale wiem, że Unia Europejska już wprowadziła 14, a jeszcze chce wyższy. Chce wyższy, ta sprawa jest w tym momencie w Komisji Europejskiej, to trafi z powrotem do Parlamentu Europejskiego. Na pewno to będzie gorący temat wkrótce w Polsce i w Europie, jestem przekonany, bo tam się ścierają naprawdę bardzo komisji. Także to będzie naprawdę jeszcze wymaganej decyzji. Drodzy Państwo, korzystając z okazji, dziękuję za spotkanie, dziękuję za pytanie, dziękuję Stowarzyszeniu za zaproszenie i proszę mnie jeszcze zaprosić, to porozmawiamy w przyszłości jeszcze dłużej. Dziękuję moim kolegom i do zobaczenia, dziękuję bardzo burmistrzowi. Pozdrawiam, do widzenia, dziękuję.